Cześć. Chciałem dzisiaj poruszyć temat. Tak, obecnie na świecie wybuchło kilka wulkanów, nawet więcej niż kilka. Kamczatka stopka na Syberii. Na wyspie Kamczatka. Dlatego super wulkan Aso w Japonii. Etna na Sycylii. We Włoszech, praktycznie to w Katanii, we Włoszech. Do tego wulkan na wyspie La Palmas, na Kanarach. I te wulkany wybuchły prawie w tym samym czasie. Niespełna półtora roku. Normalnie nie wierzę w coś takiego, że wulkany nagle się, kurde, obudziłyby w jednej chwili. Coś takiego może się stać z dwóch przyczyn. Albo Ziemia się troszkę zaczęła szybciej obracać i jądro Ziemi się zaczęło rozgrzewać bardziej, co spowodowało zmniejszenie gęstości ogólnie płaszcza Ziemi. To by wytłumaczyło, dlaczego te skały są gorętsze i ta lawa wypływa szybciej. Druga hipoteza. W stronę Ziemi pędzi masywny obiekt, który swoim ciężarem i wyparciem grawitacyjnym wpływa na płaszcz ziemski. Tak. Bardzo masywny obiekt może wpływać na Ziemię w ten sposób, że wulkany mają prawo się obudzić, bo jego wpływ grawitacyjny będzie większy od Księżyca. To nie musi być wcale planeta czy coś. To wystarczy, że będzie gigantyczna chmura meteorów, która po prostu pędzi nie bezpośrednio w stronę Ziemi, bo ona nas może minąć, ale po prostu świat może dostać taki wpierdol, że mogą na Ziemię spadać skały kosmiczne i możemy mieć z tego zajebisty problem. I to by tłumaczyło, dlaczego większość teleskopów w ostatnim roku miała dziwną awarię, że jeden po drugim były wyłączane i dziwna awaria. Mi się wydaje, że ci, co o tym wiedzą, zobaczyli, co pędzi w stronę Ziemi i celowo wyłączyli wielkie teleskopy, żeby nikt o tym nie wiedział. I to by też tłumaczyło, dlaczego nagle łańcuchy dostaw na całym świecie zostały przerwane, dlaczego karty graficzne poszły w górę, no bo co, bo ktoś to kupuje. Ktoś kupuje ropę, gaz, benzynę, węgiel, materiały budowlane wszelkiego rodzaju, stal do wyrobów, stal pancerną, metale, aluminium, mosiądz, miedź i tak dalej. Wszystko jest wykupywane na maksa. W ogóle w Ameryce, co dziwne, zaczęto budować gigantyczne schrony. Na całym świecie są budowane ogromne schrony. O tym się nie mówi, to jest temat tabu, to się robi po cichu, żeby normalny obywatel nic nie wiedział, nic nie mówił. Ale kurwa, tak jest. Na całym świecie są budowane schrony. Do tego łańcuchy dostaw z Azji są poprzerywane. Do tego kontenerowce są nierozładowywane w portach. W portach się robi burdel. Kontenerowce, jak widziałem wczoraj na YouTubie, stoją w portach po 20, po 40 statków i nie ma komu tego rozładować. Ogólnie transport na razie odbywa się lotniczo, ale lotnictwo też zaraz stanie. Dlaczego? Bo wulkany powybuchały na prawie całej planecie. No nie ogólnie wszystkie naraz, tylko kilka sporawych wybuchło. To już pyły krążą w atmosferze. No to mamy na Kamczatce wulkan, którego pył leci gdzieś tam sobie. Mamy Etnę na Sycylii. Mamy wulkan na wyspie La Palmas. Jeszcze do imprezy brakuje Yellowstone i Wezuwiusza. I jeszcze wulkan. To jakby doszedł, to by było już mega impra. Przepraszam, zapomniałem jeszcze o wulkanie Aso w Japonii. Jakbyśmy mieli problemów na tej popierdolonej planecie za mało. Więc chciałem się z wami podzielić swoimi przemyśleniami. I powiem, dodam tak, że jeżeli nasza planeta miałaby przejść przez tą chmurę meteorytów, bo nie wiem tak naprawdę, co to będzie. To przejdzie obok, albo nasza planeta przez to przejdzie.
Ale zakładam, że to będzie od roku 2024 do 2030. Plus minus rok. W tył, rok w przód. Mogę się mylić, ale wszystko na to wskazuje. Zmiany na całej planecie, atmosfera, zachowanie prądów oceanicznych, wszystko wskazuje, że coś się zbliża. Więc jeżeli wszystko się sprawdzi, bo się sprawdzi, bo widzę, że wszystko dąży do tego, żeby to się sprawdziło, to będziemy mieli tutaj imprezę, jakiej ludzkość nie widziała od, szczerze powiem, 10 tysięcy lat. Ale jak ja to mówię, przetrwaliśmy epokę lodowcową, przetrwaliśmy neandertalską apokalipsę, więc przetrwamy i to. Jak to się mówi, damy radę. Ale ja tylko uprzedzam fakty, żeby potem nie było, że nie mówiłem. Na przykład przypomnę wam, w 2015 roku był wielki koronalny wyrzut masy na Słońcu. Ja już wtedy mówiłem o tym, co jest grane. Wiele tam ludzi się odezwało, co ty pierdolisz i tak dalej. A co się potem okazało? NASA zataiła, że ta chmura plazmy słonecznej, materii ze Słońca wyrzuconych cząstek naładowanych i tak dalej, która przeleciała obok Ziemi, przeleciała dokładnie w miejscu, w którym Ziemia była 2 tygodnie wcześniej. Mało brakowało, byśmy się kurwa cofnęli do epoki jebanego kamienia. A co z tego NASA? Nic sobie nie zrobili, bo nie mamy pieniędzy na rozwój obserwowalności całego Układu Słonecznego. Zamiast, powiem wam tak, zamiast napierdalać pieniądze na zbrojenia, to nie byłoby lepiej wyjebać ten 100 miliardów dolarów na system satelitów obserwacyjno-ostrzegawczych przed takimi rzeczami jak asteroidy, komety czy wyrzuty plazmy na Słońcu? Co jest ważniejsze? Napierdalanie się jak przedszkolaki w piaskownicy, czy obrona przed czymś, co może przyjść z zewnątrz, a raczej przylecieć? Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tym, bo mi się wydaje, że po prostu... Mi się po prostu wydaje, że ogólnie ludzi jest za dużo na Ziemi i już nie ma jak nas wszystkich wykarmić, to postanowili coś zrobić, żeby nas humanitarnie zajebać. Dziwnie, że mamy koronawirus, zaraz przyjdzie coś innego, ale nie dość do tego, to nasi rządzący wcale nam nie pomagają swoim pierdoleniem. A do tego jeszcze rosnące ceny wszystkiego, paliwa i tak dalej. Jeszcze trochę, to naprawdę ludzi na nic nie będzie stać. Ciekawe, za co będziemy żyć. Dzielcie się komentarzami pod filmem. Jak będę miał czas, to będę odpowiadał, bo naprawdę. To, co powiedziałem, to podchodzi nawet pod teorie spiskowe, ale jest niestety prawdą. Miłego dnia.